Wcale nie tajna grupa przedstawia Niebiańska granica, autorstwa Madame Laurel, rozdział 11. Popchnęłam wielką bramę i zadowolona ruszyłam przed siebie. Nagle poczułam gwałtownie szarpnięcie za rękę. Zwariowałaś? Wykrzyczał mi prosto w twarz Abraham. Nie możesz sobie od tak tutaj wejść. Pokręcił głową, jakby chciał w ten sposób wyrazić swoje zdanie na temat mojego zachowania. Poprosił Atlasa o jego nóż, którego wcześniej użył do odesłania demona i znów zwrócił się do mnie, gdy zauważył moje zdenerwowanie. Nie pękaj, mała, przecież cię nie potnę. Skąd mogę wiedzieć, co siedzi w twojej głowie? Starałam się brzmieć pewnie, lecz drżenie głosu zdradziło mój strach. Łypnęłam na Atlasa, który zaczął się śmiać. Poczułam chłód stali, gdy Abraham nagle przyłożył sztylet do moich pleców. Wstrygnęłam się. Mężczyzna najwidoczniej to poczuł, ponieważ odsunął się nieco. Musisz wyglądać jak jedna z nas, żeby nikt cię nie rozpoznał. W tym celu otrzymasz skrzydła, oczywiście, tylko tymczasowo. Wyjaśnił, po czym zaczął powoli przesuwać ostrze po materiale mojej koszulki. Kreślił różnej długości linie, cały czas mrucząc pod nosem nieznanymi słowa. Gdy skończył, oddał sztylet chłopcu, wziął mnie za rękę i powiedział: Teraz możemy wejść. Chwila. Zatrzymałam go, gdy zaczął mnie ciągnąć w swoją stronę. Nie czuję się inaczej. Co zrobiłaś? Spytałam, próbując obejrzeć się na swoje plecy. Masz skrzydła. Co prawda wyglądają nieco inaczej niż prawdziwe, anielskie, ale starałem się. Myślę, że się nie połapią. Skwitował, wzruszając ramionami. Nie słuchając moich dalszych pytań, zaczął prowadzić mnie w głąb pięknego miasta. Ale szybko nas wyprzedził i zaczął pogwizdywać wesoło. Przed moimi oczami rosły kolejne budynki i rośliny. Cały krajobraz wypełniony promieniem słońca, które muskały moją twarz i ramiona. Ulicami przechadzały się anioły. Piękne i dumne. Wyglądały jak żywe posągi. Zdobyły je wielkie, kolorowe skrzydła. Wszystkie zbudowane z różnorodnych piór. Obywatele uśmiechali się do siebie, jednak nie umknęło mi na uwadze, że czasem spoglądali na Abrahama nieufnie. Dlaczego tak na ciebie patrzą? Spytałam po kilku minutach marszu w ciszy. No cóż. Nie jestem tu zbyt lubiany. Wiesz, to nie moje piętro. Twoje piętro? To piętro jest pierwsze. Zamieszkują je anioły, głównie stróże. Piętro drugie niżej zajmują upadłe anioły, jak ja, Atlas czy Ikar. My zajmujemy się tym, aby panował pokój na ziemi. Te małe demony podróżujemy do piekła, aby załatwić różne papierkowe roboty i takie tam. Umilkł, gdy zobaczył moje szeroko rozdziawione usta. Uśmiechnął się. Jak pewnie zauważyłaś, my mamy czarne skrzydła, żeby się odróżniać. Mieszkańcy pierwszego piętra noszą kolorowe. Ale wolno wam tu przebywać? Jasne. Jak inaczej zdawalibyśmy sprawozdania z misji? Poza tym tutaj organizują więcej imprez. My nie mamy czasu się za to zabierać zbyt często. Choć, gdy już to robimy, to z pełnym rozmachem. Prasknęłam śmiechem w odpowiedzi na jego wyjaśnienie. Tak właściwie, to dokąd się wybieramy? Spytałam, gdy zobaczyłam, jak Atlas skręca w wąską uliczkę i prowadzi nas w głąb niej. Czarnowłosy przyspieszył kroku i odparł. Musimy udać się najkrótszą drogą do biura, na audiencję u pana. W tym celu idziemy do centrali połączeń międzyulicznych. Zazwyczaj są długie kolejki, ale nie martw się. Mam kontakt. Centrala połączeń międzyulicznych była wielkim, przeszklonym budynkiem z dachem o bardzo dziwnym kształcie. Przypominał płaską gwiazdkę z kilkoma długimi ramionami. Gdy weszliśmy do środka, o mały włos nie zderzylibyśmy się z ostatnią osobą stojącą w rzędzie. Tak jak uprzedził mnie Abraham, kolejki były ogromne. Anioł się tym jednak nie przejął. Rzucił rozkaz mi i Atlasowi, żebyśmy szli za nim, a sam zaczął się przepychać. Czułam się trochę zażenowana jego zachowaniem, szczególnie gdy czerwonowłosa anielica stojąca w punkcie obsługi spojrzała na niego z wściekłością wymalowaną na twarzy.
Można wiedzieć, kto ci pozwolił wchodzić bez kolejki? Warknęła, nim zdążył się odezwać. Sam sobie pozwoliłem. Uśmiechnął się do niej zadziornie. Słuchaj, potrzebuję się dostać do biura możliwie jak najszybciej i... Zapomnij, machnęła ręką. O tej godzinie wszyscy chcą jak najszybciej i najwygodniej. Ja nie jestem wszyscy, słodko. O tym doskonale wiem. Posłuchaj, mam masę roboty na dzisiaj, więc... To ty posłuchaj, echo. Mam tutaj sprawę najwyższej wagi i muszę się zobaczyć z panem w możliwie jak najkrótszym czasie. Kobieta zmrużyła oczy i zmierzyła go. Jej policzki zaczerwieniły się ze złości. Ostatni raz wycinasz taki numer, powiedziała, wstając ze swojego miejsca i przepuszczając nas przez barierkę. Abraham uśmiechnął się zadowolony i popchnął Atlasa oraz mnie ku kolejnym drzwiom, które okazały się być windą na dach. Stanęłam jak wryta, gdy zobaczyłam kilka ruchomych ścieżek idących od dachu tego budynku do kolejnych. Jak to właściwie działa? Ten budynek łączy się z 6 najważniejszymi miejscami w mieście, które są rozmieszczone w jego różnych częściach. Dlatego stąd jest najlepsze połączenie. My musimy wejść na tamtą ścieżkę. Wskazał ręką drugi pas od lewej strony. Droga okazała się być mniej więcej tym, czym w świecie ludzi są ruchome schody w galeriach handlowych. Z tym, że były o wiele szybsze. Anioły hardo stały wyprostowane, ale ja musiałam usiąść na pasie, ponieważ bałam się, że pod wpływem prędkości upadnę. Zaledwie po kilkunastu sekundach znaleźliśmy się na innym dachu. Czarnowłosy wyjaśnił, że jest to budynek biura, w którym odbywają się wszystkie najważniejsze spotkania, konferencje i tym podobne. Tutaj także mieliśmy się spotkać z panem. Usiedliśmy na korytarzu, żeby zaczekać na swoją kolej. Wybacz, że cię tak ciągam po mieście młody, ale to sprawa, którą trzeba szybko załatwić, powiedział Abraham do chłopca. A tam, fajnie jest, odparł uśmiechając się. Po tej wymianie zdań nastała cisza. Każde z nas pogrążyło się we własnych myślach. Po chwili zorientowałam się, że się denerwuję, choć nie miałam pojęcia dlaczego. Gdy zobaczyłam Ikara stojącego w drzwiach, zamarło mi serce.